konferencję prasową z udziałem funkcjonariuszy, którzy poskarżyli się na sytuację w podlaskiej policji, zorganizowała dziś w Suwałkach Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu wzięli udział trzej policjanci, dwaj zwolnieni i jeden w służbie. Zwolnieni Wojciech Fiłonowicz i Norbert Kościesza nie żałowali słów krytyki pod adresem przełożonych. Mówili o nepotyzmie i złym traktowaniu. Zarzucali, że śmietanka oficerska zrobiła z białostockiej komendy rodzinną firmę, gdzie krewni przyznają sobie nawzajem nagrody. Natomiast mundurowi, którzy wykonują najtrudniejsze zadania, nie mogą liczyć na żadne wyróżnienia. Pracowałem. Jest tam komenda wojewódzka i cała jakby śmietanka oficerska znajduje się w Białymstoku. Zrobili sobie z policji firmę rodzinną. Wystarczy zaobserwować najwyższe stanowiska oraz takie stanowiska wygodne, na których, do którego jest przyporządkowana wysoka grupa i niewiele obowiązków. No, nie ma tych zasług za bardzo, aczkolwiek łatwo zdobyć na przestrzeni paru lat zasługi, takie w cudzysłowie, jeżeli mąż, wujek, ciocia jest tym, który nagrodę przyznaje i nagradza. To później no, w takich okolicznościach bardzo łatwo stać się mocno nagrodzonym policjantem. To reakcja na wypowiedź Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, i generała Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, którzy potępili anonimy ze skargami na sytuację w policji. Mówili, że takie pisma są wyrazem tchórzostwa. Wszystko podczas konferencji naukowej o policyjnym etosie. Ci, którzy policję atakują często jakimiś ohydnymi anonimami, nie mają racji, na tym kapitału politycznego nie zdobędą, nie zbiją. Doniesienia anonimowe to zawsze cechuje osoby, które się boją, to cechuje tchórzostwo i anonimy ze wszech miar są godne w mojej ocenie potępienia. Anonimy, o których mowa, od kilku miesięcy rozsyłała do mediów Bożena Kamińska. Posłanka twierdziła, że pisma dostaje od policjantów i przedstawicieli innych służb. Ich autorzy mieli się skarżyć między innymi na złe traktowanie i niezrozumiałe decyzje kadrowe. W listach policjanci mieli również twierdzić, że mają dość bycia pogardzanymi i traktowanymi zgodnie z potrzebami politycznymi Jarosława Zielińskiego. Nie można się zgadzać z podnoszonym tematem przez pana komendanta głównego i pana wiceministra, że ja opieram się na donosach. Bo szanowni państwo, ze mną na dzisiejszej konferencji są funkcjonariusze policji Komendy Miejskiej w Białymstoku. Już niektórzy byli. Pan Norbert Kościesza, pan Wojciech Fiłonowicz i pan Dawid Romaniuk. To są funkcjonariusze ze stażem kilkunastoletnim, którzy z pasją poszli do służby w policji, którzy mają skończone po dwa fakultety, nienaganny przebieg służby, ale od momentu, kiedy zaczęli reagować na nieprawidłowości, zaczęli o tym informować swoich przełożonych, bo oni wykorzystali całą ścieżkę służbową, żeby móc te nieprawidłowości wyprostować. Policjanci opowiadali, że podczas służby musieli polować na niewinnych ludzi, aby zgadzała się ilość wymaganych mandatów, albo stawiać się na dworcu PKP na powitanie Jarosława Zielińskiego. Powiem tak, jak byłem w ruchu drogowym, gdzie pan Kołnierowicz jeszcze był naczelnikiem, była taka niepisane polecenie było. 10 legitymowanych na osobę, jeden mandat z własnej inicjatywy, czyli nie chodziło o to, żeby to były mandaty z foto, jak się stało z radarem, tak, czy tam coś innego, tylko trzeba było jeździć, polować na tych ludzi i na przykład nie miał pasów, nie było fotelika dla dziecka, trzeba było ten mandat wystawić. Teraz 10 legitymowanych, czyli ja z kolegą 20 osób, no niby to nie jest dużo, tak, w ciągu 8 godzin można to zrobić, ale jeżeli patrol jeździ na kolizje, wypadki i tak dalej i ta kolizja trwa, załatwianie, czy wypadek 3 godziny, 4 godziny, gdzie ja mam to zrobić, tak? I z drugiej strony, dlaczego ja mam tych niewinnych ludzi jeździć i polować na nich, jak to się mówi, jak pies, tak? Ja jestem psem od czegoś innego. Nie od tego, żeby łapać ludzi i mandatować, tylko jestem jako prewencja, mam przeciwdziałać przestępcom, tak? Wysyłany było szczególnie na PKP w Białymstoku, gdzie trzeba było witać pana ministra Zielińskiego, gdzie jak on przyjeżdżał, było polecenie odgórne, że mamy stać w tym miejscu, jak przyjeżdża pociąg pana ministra. I wtedy przychodzili również stokiści, Straż Graniczna, z Intercity pani przychodzi. Dodatkowo były wysyłane patrole oficerskie, które nas śledziły, stały z drugiej strony płotów za PKP, nagrywały nas na kamerę, czy my na pewno stoimy, jesteśmy widoczni.
Także to wszystko. Obecni na konferencji policjanci odnieśli się też do niedawnego artykułu w Gazecie Polskiej. Autor tekstu napisał, że skarżąc się zespołowi śledczemu Platformy Obywatelskiej, nie ujawnili swojej długotrwałej absencji w pracy, a rekordzista spędził na zwolnieniu lekarskim aż 3 lata. Wojciech Filonowicz tłumaczył, że większość nieobecności wynikała z kontuzji na służbie. Liczyłem, że na zwolnieniach lekarskich wynikających z moich chorób takich, że ja po prostu chorowałem, nie domagałem, było to 78 dni. Reszta to były zwolnienia związane ze służbą po kontuzjach. Było też tam na przykład takie zwolnienie, gdy trenując jiu-jitsu, gdyż nawet ustawa o policji nakazuje nam utrzymywanie stałej sprawności fizycznej, na treningu jiu-jitsu złamałem żebro. I teraz jak ja mam to traktować? Do pracy nie mogę pójść jako policjant ze złamanym żebrem. Ja mam się przyznać, że jestem takim schorowanym, niedyspozycyjnym człowiekiem. Ja utrzymywałem swoją sprawność fizyczną, wykonywałem obowiązki w czasie prywatnym, wykonywałem obowiązki narzucone na mnie przez ustawę. I czy ja powinienem zostać zwolniony za to, że byłem na zwolnieniu w związku z tym? Albo że na służbie doszło w wyniku błędnych decyzji moich przełożonych, rozerwałem łękotkę, musiałem przebyć operację, chodziłem o kulach. Ja mam się wstydzić tego zwolnienia? Zwolnieni mundurowi wyrazili też obawę, że padną ofiarą policyjnej manipulacji. Chciałbym powiedzieć o tym, że koledzy z Komendy Miejskiej w Białymstoku, z którymi się spotykam i dzwonią do mnie, pytają się, czy my się nie boimy właśnie z kolegami naświetlać tego wszystkiego, właśnie nie anonimowo, tak jak większość to robi, tylko pokazując swoją twarz, gdyż oni wiedzą o tym, że są szykowane różne dziwne rzeczy na nas i żeby czasami uważać na to, czy nie będzie wjazd o 6 rano do domu mojego i nie będą jakieś kontrole dziwne robione, tak? Wie pan, ja jestem z żoną, z dziećmi, nie będę w stanie przypilnować 6 policjantów, którzy chodzą, pretorianów pana Kołnierowicza, którzy mogą coś mi podrzucić, tak, w domu. Także ja chciałbym o tym poinformować, że wiem, że coś takiego jest i koledzy do mnie, którzy zostali prawdziwi koledzy w służbie, mówią o tym otwarcie, że coś takiego może mieć miejsce.